Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Kuchar. Jesteśmy w miejscowości Olszyna na niesamowitym torze offroadowym i mamy, uwaga, cztery fenomenalne atrakcje dla naszych gości. Wykrzyż, rolki, huśtawkę, a także największą atrakcję, potężną rampę w kolorze zielonym, którą już teraz ochrzciliśmy Zielona Góra. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Takich rzeczy nie można na co dzień po prostu takich wrażeń osiągnąć. Adrenalina, bardzo fajna sprawa. To jest nasza poziomica. Wisi się na tych pasach, nogami się zapiera. Świetna rzecz. Słuchajcie, pogoda jest niesamowita. Raz świeci słońce, jest ukrop, raz po prostu leje jak z cebra. Ale to dobrze, bo czym gorzej, tym lepiej i możemy w bojowych warunkach, w takim ciężkim terenie sprawdzić, jak sobie dają radę samochody Mercedesa z napędem na cztery koła. Mamy napęd 4x4 koła, dodatkowo włączony reduktor, który powoduje, że mamy większy moment do wykorzystania w terenie. Są potrzebne te samochody. Tutaj się możemy o tym przekonać. Znajdujemy się na lotnisku w Legnicy, gdzie uczestnicy projektu Safety on Tour 4x4 mogą za kierownicą usiąść w śmieciarce, aktrosie, autobusie przygubowym i nasza wisienka na torcie, czyli driftujące sitany. Naprawdę bardzo wiele się tutaj dzieje. Już lewa, 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 prawa, prawa. Nie jest to takie łatwe. Myślę, że najbardziej fajną konkurencją była jazda tymi sitanami. Wydawało się to proste, a było bardzo trudne. Znaczy, na pewno zostały wykazane nasze błędy. Wspaniała lekcja, jednym słowem. Na pewno było fajnie.